Cześć dziewczyny, witam się w kolejnym filmiku. Dzisiaj was zapraszam na podsumowanie azjatyckiego tygodnia, który właśnie trwa na kobiecej. Dopiero się rozpoczął, dziewczyny, także to jest idealny moment, żeby złapać w bardzo fajnej cenie wasze ulubione kosmetyki albo takie, które już od dawna miało się na wishliście. Także między 15 a 21 czerwca trwa tydzień azjatycki na kobiecej. Koreańskie marki są objęte ogromnymi rabatami, także mam nadzieję, że skorzystacie, ponieważ rabaty sięgają aż do 25%. Także myślę, że warto tą wishlistę zrealizować właśnie podczas azjatyckiego tygodnia. I pamiętajcie również o tym, żeby wpaść na live'a, który będzie na profilu Ekobiecej, który będzie prowadzony przeze mnie i przez Agatę. Będziemy wam doradzać właśnie w kwestii azjatyckich kosmetyków, także koniecznie wpadajcie na Instagram, tam też rzucę wam przypominajkę, żebyście zajrzały. Do nas oczywiście live będzie zapisany, więc będziecie mogły posłuchać o naszych perełkach, a dzisiaj was zapraszam na YouTubie na wielkie podsumowanie mojej obecnej pielęgnacji porannej, jak i wieczornej. I właśnie tutaj będą te kosmetyki, które na bieżąco się pojawiają, które pojawiają się w ulubieńcach, więc to będzie taka kwintesencja azjatyckiej pielęgnacji w jednym filmie, więc mam nadzieję, że różne marki zostaną omówione i wyciągniecie z nich dla was własne perełki. No i oczywiście pokażę wam kosmetyki, które ja również miałam na wishliście i właśnie dzięki takiej promocji zrealizowałam swoje azjatyckie marzenia, jeżeli chodzi o pielęgnację, i będę je wdrażać na bieżąco do pielęgnacji, uzupełniać, więc mam nadzieję, że taki film was zaciekawi. No i przede wszystkim razem ze mną przejdziecie przez tą azjatycką przygodę, a jest bardzo ciekawa, także przygotujcie sobie kubek ciepłej herbaty, kawy, bo będzie wiele marek do pokazania. No i jednocześnie pokażę wam bardzo fajne kremy BB, które utrzymują się przez cały dzień, upiększają waszą skórę, także kosmetyk 2 w jednym. Pielęgnacja. Zostało objęte 10% rabatem i zaraz wam pokażę perełki z tej marki, które ja na bieżąco używam i bardzo mi się sprawdziły w obecnej pielęgnacji, ale opowiem wam troszeczkę więcej o moim makijażu dzisiejszym, bo właśnie wykorzystałam jeden z kosmetyków tej marki, czyli krem BB. Ja bardzo cenię sobie krem BB marki Purito, z uwagi na to, że on pięknie wygładza skórę i przede wszystkim pielęgnuje, a to jest moim zdaniem najważniejsze, takie właśnie idealne połączenie, balans między pielęgnacją a makijażem, bo jednocześnie ta nasza skóra jest po prostu dobrze wypielęgnowana, dopieszczona i jednocześnie bardzo ładnie wygląda przez cały dzień. I krem BB marki Purito to po prostu zapewnia. Ja mam numerek 27 i to jest, słuchajcie, chyba już najciemniejszy odcień tego kremu BB. Natomiast ja dodaję troszkę od siebie odrobinę pielęgnacji, taki dodatek, który również używam na ciało, ale jest to bardzo uniwersalny kosmetyk. No i jest to nowość marki Recibo, więc myślę, że was zainteresuje. To jest Superstar Body Balm Summer Glow i to jest kosmetyk upiększający, ponieważ ma cudowny skład, więc jednocześnie pielęgnuje naszą skórę twarzy, jak i ciała, głównie ciała, ponieważ to jest kosmetyk brązujący do ciała, jeżeli chcecie uzyskać taki efekt naturalnej opalenizny. Ale ja go, słuchajcie, przetestowałam jeszcze na inny sposób, bo jak wiecie, lubię kombinować, lubię szukać idealnych rozwiązań, tak aby kosmetyk był po prostu uniwersalny, więc go zmieszałam właśnie z tym kremem BB. Jeżeli chodzi o numerek, ja mam 27, to już wam wcześniej wspominałam i to jest, słuchajcie, bardzo przyjemna konsystencja, która idealnie łączy się z takim balsamem brązującym. No i dzięki temu uzyskuję taki idealny koloryt, delikatny glow, efekt opalonej skóry. I jeżeli chodzi o kolorystykę i krycie, to moim zdaniem jest dla mnie zadowalające, ponieważ ten krem BB naprawdę pięknie wygląda i moim zdaniem cudownie rozświetla skórę i kolor zapewnia mi po prostu idealne dopasowanie do reszty ciała. Natomiast prosiłyście mnie o porównanie między numerem 23, który ja miałam wcześniej, w zeszłym roku i teraz na początku lata używałam i on moim zdaniem zdecydowanie różni się kolorystyką od numerku 27. Numerek 27 bardziej jest takim ciepłym kolorem, natomiast ten jest takim, słuchajcie, bardziej, nawet nie powiedziałabym, że sinym, ponieważ on się idealnie dopasowuje do karnacji, więc o to się nie bójcie, to nie będzie taki silny efekt niezdrowej skóry, wręcz przeciwnie. Natomiast jest to, słuchajcie, kosmetyk, który pięknie się dopasowuje i ma naprawdę taki bardzo ładny koloryt. Myślę, że osoby, które nie są bardzo opalone, po prostu mają taki normalny kolor skóry, coś między 150 BAF a 180 z Revlonu, no to tutaj na pewno będą zadowolone. Także to jest, słuchajcie, pierwszy kosmetyk marki Purito, który został przeceniony i to jest jednocześnie krem BB, który dzisiaj wykorzystałam w makijażu, a na ustach mam numerek 6 marki Same Makeup. To są matowe pomadki, które wam pokazywałam w ulubieńcach. Cudowne kosmetyki, więc dla mnie taki efekt, który się utrzymuje przez cały dzień i nie muszę się martwić o makijaż, jest dla mnie bardzo ważny i bardzo przede wszystkim komfortowy, więc jak najbardziej oba kremy BB wam polecam, te matowe pomadki, no i dzięki temu macie trwały i przede wszystkim bardzo uniwersalny makijaż, który się ładnie dopasowuje, a jednocześnie pielęgnuje skórę. Marka Purito również słynie z ochrony przeciwsłonecznej, więc tutaj obowiązkowo powinien się pojawić filtr przeciwsłoneczny SPF 50 i tutaj mamy aż 4+, także to jest bardzo wysoka ochrona. To jest kosmetyk bardzo lekki, przy trzech takich cienkich warstwach naprawdę stanowi
rewelacyjną ochronę naszej skóry przed fotostarzeniem, przed podrażnieniami, przed przesuszeniami. Oczywiście więcej o filtrach oraz działaniu promieniowania na naszą skórę możecie usłyszeć w osobnym filmie, więc oczywiście podlinkuję Wam na dole w podpowiedziach, więc będziecie miały naprawdę ogromną dawkę wiedzy, jeżeli chodzi o filtry przeciwsłoneczne i dzięki temu poznacie bliżej ten kosmetyk, ponieważ tam opowiadam Wam, pokazuję, jak on faktycznie się zachowuje na skórze. I jest to, słuchajcie, kosmetyk bardzo komfortowy w noszeniu, bo on jest lekki, nie bieli absolutnie, ma bardzo przyjemny zapach, wręcz bardzo przyjemny, no i przede wszystkim jest skuteczny, więc tutaj w Waszych poleceniach chyba Purito najczęściej się pojawiało. Natomiast oczywiście ja Wam polecam na bieżąco również filtr Some By Me, który denkuje i naprawdę świetnie mi posłużył w mojej obecnej pielęgnacji. Jest to filtr mineralny. Tutaj jest to kosmetyk wyciszający, delikatny, przede wszystkim nie bielący naszej skóry, nawilżający i przede wszystkim mam wrażenie, że redukujący świecenie się. Także przy cerach tłustych i mieszanych jest to bardzo komfortowy kosmetyk. Dodatkowo, tak jak wspominałam, konsystencja jest bardzo lekka, więc naprawdę będzie przez Was bardzo lubianym kosmetykiem, jeżeli chodzi o ochronę przeciwsłoneczną, zwłaszcza pod makijaż, ponieważ on po prostu nie bieli, nie pozostawia smug i nie tworzy takich suchych plam i skupi z takiego białego pigmentu, więc jak najbardziej Wam polecam. No Purito naprawdę robi świetne kosmetyki. Także obok kremu BB również obowiązkowo powinien się pojawić filtr, bo on również ma naprawdę bardzo wysoki filtr. Przechodzimy do marki Yadach. Ja ją bardzo lubię z uwagi na krem pod oczy, który, jak wiecie, uwielbiam. To jest tak komfortowa, przyjemna konsystencja, bardzo bogata, odżywcza, więc również pojawia się w moich poleceniach, jeżeli chodzi o ten azjatycki tydzień. To jest Red Energy Eye Cream i to jest aż 30 ml, także moim zdaniem ten krem Wam posłuży na wiele miesięcy. Konsystencja jest bardzo przyjemna, bardzo odżywcza i bardzo gęsta. Jeżeli lubicie takie zbite kosmetyki, a jednocześnie nie obciążające Waszej skóry, bo zobaczcie, on się wręcz po prostu wtapia w skórę, no to będzie to jednocześnie bardzo przyjemna, komfortowa pielęgnacja, ale i też bardzo odżywcza, przeciwzmarszczkowa i bardzo mocno napinająca. Ten kosmetyk ma naprawdę cudowne właściwości, jeżeli chodzi o napinanie naszej skóry. Więc jeżeli się nad nim zastanawiałyście, to teraz możecie go kupić 10% taniej. Myślę, że to jest naprawdę bardzo fajny element naszej pielęgnacji. Pielęgnacja pod oczami, ponieważ tak naprawdę oczy, szyja i dłonie zdradzają nasz wiek, więc myślę, że naprawdę warto się chronić przed upływem czasu. Propos marki Yadach również testuję sobie na bieżąco filtr przeciwsłoneczny. Ja bardzo dużo marek przetestowałam, natomiast marka Yadach, Purito i Some By Me najbardziej mi podeszły, jeżeli chodzi o stosowanie filtru przeciwsłonecznego. One przede wszystkim były dla mnie komfortowe, przez to, że mieszane, więc ja taką mam. Ten kosmetyk bardzo przyjemnie pachnie, to jest przede wszystkim, tam się pojawia wyciąg z kaktusa, który działa bardzo kojąco dla naszej skóry, nawilżająco. No i to też jest kosmetyk, który nie pozostawia białego filmu, ale to jest już gęstsza konsystencja, natomiast to jest, słuchajcie, taka trochę forma mleczka, natomiast musicie troszkę go wpracować, więc takie trzy cienkie warstwy na pewno Wam pomogą podczas aplikacji, tak aby nie było na skórze żadnego podrażnienia, białych plam, no i przede wszystkim, żeby kosmetyk komfortowo się zachowywał pod makijażem, bo o to nam głównie chodzi, więc marka Yadach ma swoje naprawdę hity, ja bardzo lubię pomadki, natomiast na kobiece niestety ich nie ma, ale filtr przeciwsłoneczny oraz krem pod oczy obowiązkowo, dziewczyny, i myślę, że w pielęgnacji, którą widziałyście u mnie do tej pory na kanale, te kosmetyki przewijają się na bieżąco, więc pewnie markę Yadach wielokrotnie widziałyście, która się naprawdę bardzo fajnie sprawdza w moim makijażu. Dalej, słuchajcie, mamy markę Cosrx. No i tutaj muszę wspomnieć o mojej mgiełce, która była moim ogromnym ulubieńcem w poprzednim roku, więc do niej po prostu ponownie wracam, która świetnie przywraca naturalne pH, więc jest jednocześnie taką mgiełką nawilżającą w ciągu dnia, ale również moim zdaniem ona się świetnie sprawdza podczas tonizacji po umyciu skóry twarzy, żeby po prostu przywrócić naturalne pH. Tutaj mamy taką mgiełkę, ona jest, słuchajcie, cudowna, ponieważ bardzo ładnie wygładza, zauważyłam, że fajnie wpływa na nawilżenie naszej skóry. No i tutaj mamy nawilżającą mgiełkę do twarzy z kwasem pH. To jest połączenie kwasów AHA i BHA, ale to jest w bardzo delikatnej formie, więc jak delikatnie chcecie złuścić, po prostu tak ładnie odświeżyć skórę, to ta mgiełka będzie świetna. No i ja już Wam mówiłam, że ta mgiełka u mnie się pojawiała na bieżąco, była wielokrotnie w ulubieńcach. Tworzy barierę ochronną, nie pozwalając po prostu naszej skórze się przesuszyć. Także ta mgiełka marki Cosrx, jak wiecie, marka Cosrx jest sławna z maseczek, z takiej prewencji przeciwzmarszczkowej, również bardzo ładnie, delikatnie złuszcza skórę i używając filtrów przeciwsłonecznych absolutnie nie musicie się obawiać o swoją pielęgnację, przebarwienie, wręcz przeciwnie, ta skóra będzie po prostu pięknie rozświetlona i odświeżona, więc ta mgiełka obowiązkowo w mojej pielęgnacji, ja, słuchajcie, ją zużyłam hurtowo, także to jest chyba moje drugie albo nawet trzecie opakowanie, bo w zeszłym roku namiętnie ją używałam. Marka Heimish. Marka Heimish oczywiście
Wiecie, że mam do niej ogromną słabość, uwielbiam ich krem BB, taki podkład w zasadzie rozświetlający, natomiast takim sztandarowym kosmetykiem, który obowiązkowo przy miłości do azjatyckich kosmetyków trzeba przetestować, to jest oczywiście masełko do demakijażu i słynne płatki pod oczy z różą. One też są na e-kobiecej, więc możecie sobie sprawdzić. Bardzo często mnie pytacie o takie wydajne, w sensie w dużej ilości płatki, fajne cenowo i jednocześnie bardzo ładnie działające, nawilżające pod oczami, to właśnie Heimish ma dobre płatki z różą, ponieważ róża działa kojąco, wygładzająco i przede wszystkim jeżeli macie bardzo suchą skórę, to ona jej ładnie nawilży, także dodatkowo zamknięte w lodówce bardzo ładnie też odświeżą tą skórę pod oczami i tak ładnie zliftingują, więc to jest bardzo przyjemny kosmetyk, no bo jednocześnie wkładając go do lodówki chłodzi później skórę pod oczami, zdejmuje opuchliznę, więc same plusy zużywania takich płatków i regularnie, jak nie wiem, myjecie zęby, to sobie nałóżcie po prostu takie płatki, one około 10 minut mogą poleżeć pod oczami i naprawdę działają cuda, więc też Wam zostawię linka na dole, natomiast propos masełka, masełko ma dołączoną szpatułkę, jest słuchajcie w różnych pojemnościach, i ona po prostu jest zamknięte w formie takiego bardzo zbitego masła. Więc taką szpatułką wyjmujemy, żeby było higienicznie. Rozprowadzamy na twarzy, zdejmujemy resztki makijażu dzięki takiemu kosmetykowi, dodatkowo wykonujemy masaż, liftingujemy skórę, pobudzamy krążenie i spłukujemy, nakładamy żel do twarzy i w kolejną pielęgnację. Także jeżeli chodzi o masełka, obowiązkowo. Słuchajcie, to jest już moje trzecie opakowanie, bo ja już dwa zużyłam, dlatego teraz mam troszeczkę mniejsze, bo testuję różne nowości, ale zawsze do Heimish wracam i ja po prostu muszę mieć go pod ręką. Jak coś mi się skończy, to po prostu na zmianę sobie Heimish, jakąś nowość, Heimish, jakąś nowość i tak w kółko, więc to jest kosmetyk, do którego regularnie wracam. To jest świetny pomysł na prezent, żeby kogoś po prostu zarazić tą miłością do azjatyckich kosmetyków, więc myślę, że od marki Heimish można naprawdę zacząć, więc 10% rabatu również macie na tą markę. Są by me. Słuchajcie, są by me, to są kultowe kosmetyki w mojej pielęgnacji, zwłaszcza cała seria z witaminą C. Ja też sobie zamówiłam m.in. tonik, więc będę na niego też czekać, bo dużo mi się pokończyło, słuchajcie, produktów właśnie z witaminą C. Ja lubię produkty rozświetlające. Witamina C na bieżąco w pielęgnacji działa przeciwzmarszczkowo, rozświetlająco. I mam wrażenie, że tak odświeżające na skórę, więc ona naprawdę wygląda przez cały rok dobrze, jeżeli ta witamina C pojawia się w pielęgnacji, więc marka Some By Me stworzyła całą serię bogatą w witaminę C. Ja oczywiście wiecie, że uwielbiam maski na noc i jak chcę rozświetlić moją skórę, często jestem przed nagrywkami, albo na przykład mam po prostu taki ważny dzień i chcę, żeby ta skóra była bardzo ładnie rozświetlona, przede wszystkim maksymalnie nawilżona, to stosuję maseczki, ale maseczkę również możecie zostawić na noc, więc to jest taka forma maski, która się wchłania i pielęgnuje Wam skórę podczas nocy. No i dodatkowo mamy witaminę C, która rozświetla. Witamina C również stosując ją pod filtr przeciwsłoneczny wzmacnia jego działanie. No i przede wszystkim bardzo ładnie rozpromienia naszą skórę, sprawia, że ona nie jest poszarzała, że wręcz przeciwnie, wygląda naprawdę na świeżą. I to jest, słuchajcie, konsystencja takiej, nawet nie galaretki, tylko takiego żelu. I sposobem, który moim zdaniem świetnie się sprawdza podczas stosowania maseczek całonocnych, jest to, żeby po prostu ją wklepać i zostawić taką grubą warstwę, aż ona się wchłonie. I myślę, że tak z godzinkę przed snem można sobie ją nałożyć, nawet pół godzinki, ona się bardzo szybko wchłania, jest leciutka. Pięknie pachnie, tak odświeżająco cytrynowo. I w parze, słuchajcie, w serii jest oczywiście filtr przeciwsłoneczny, o którym Wam mówiłam, ale on delikatnie bieli, wręcz bym powiedziała, że najbardziej chyba z moich filtrów, więc tutaj kwestia, czy da się to przejść w Waszej pielęgnacji, czy to Wam nie przeszkadza. Natomiast ja skusiłam się na serum i to jest serum, które już bardzo długo miałam jakby na swojej wishliście. Zawiera niacynamid, który bardzo ładnie działa przeciwstarzeniowo, przede wszystkim regenerujący na naszą skórę. No i mam wrażenie, że to jest serum, które no wręcz po prostu czekało na mnie. Także ja Wam pokażę. To jest, słuchajcie, kosmetyk, który ma taką piękną, żelową konsystencję, więc jest to idealny kosmetyk, który można łączyć z, na przykład z odżywczymi olejkami na noc, a rano po prostu rozświetlić sobie skórę takim delikatnym kosmetykiem. To jest dosłownie forma żelu, więc tutaj nie musicie się obawiać, że jest to kosmetyk obciążający. Przy porannej pielęgnacji będzie wręcz idealny. Zaraz po tonizacji skóry, kiedy skóra najwięcej absorbuje kosmetyku, więc taki kosmetyk Wam się szybko wchłonie i możecie nakładać na przykład olejek, krem, po prostu dalszą pielęgnację, to jest świetna baza pod Wasz krem na dzień. Więc taki, słuchajcie, serum będzie się teraz pojawiać na bieżąco w mojej pielęgnacji. No i Some By Me oczywiście już kiedyś zasłynęło bardzo na YouTubie poprzez krem V10. I to jest, słuchajcie, krem rozświetlający. Bardzo ładnie, tak mam wrażenie, że rozpromienia skórę. Jest leciutki, delikatnie ją rozjaśnia.
Więc jeżeli nie stosujecie samoopalaczy na skórę twarzy, jak najbardziej możecie go stosować. Jest to kosmetyk bardzo lekki w swojej konsystencji, bardzo przyjemny i naprawdę jest cudowny, więc tutaj naprawdę dużo osób już poleca ten kosmetyk, więc ja naprawdę się dołączam. Zresztą ja jedna z pierwszych Wam pokazywałam ten kosmetyk, bo to jest naprawdę moje odkrycie. Jest też wersja różana, taka kojąca, wyciszająca, a jeżeli szukacie takiej dawki energii dla skóry, dodatkowej witaminizacji skóry, bym można powiedzieć, ponieważ tutaj naprawdę macie upchane szereg witamin, to zdecydowanie ten krem. Zresztą marka Sun By Me naprawdę słynie z takich rozświetlających kosmetyków. Na Ekobiecej widziałam również serię, którą ja wcześniej stosowałam, którą bardzo lubiłam, w tych brązowych buteleczkach, więc też postaram Wam się podlinkować. Właśnie z witaminą C. To jest świetne, słuchajcie, kombo. Tonik i serum, więc jeżeli pamiętacie moje polecenia w tych brązowych buteleczkach właśnie marki Sun By Me z witaminą C, no to również pojawia się w moich poleceniach, ale tym razem chciałam sobie uzupełnić o kosmetyk, który jeszcze po prostu nie był w mojej pielęgnacji, zawiera niacinamid, więc myślę, że on się również fajnie sprawdzi, zwłaszcza, że maseczkę po prostu kocham miłością i wiecie, że ja bardzo często pokazuję Wam tą maskę, na bieżąco się pojawia w domowych spa, bardzo ją regularnie stosuję, zresztą to widać po mojej skórze, bo ja naprawdę lubię bardzo duże rozświetlenie na skórze, żeby ona po prostu aż tryskała życiem. Więc mam nadzieję, że takie kosmetyki Wam się sprawdzą w obecnej pielęgnacji. No oczywiście marka Pyeongchang Jewel została przyceniona na minus 10%, więc tutaj jest słynny olejek na niedoskonałości, na regulowanie sebum, także jeżeli macie problem z przetłuszczającą się strefą T, jakiś wysyp na żuchwie, no to ten olejek będzie bardzo ładnie łagodził te stany. Tutaj mamy, słuchajcie, taką formę po prostu olejku. Jest to kosmetyk oczywiście tańszy, o wiele tańszy niż na przykład serum z Kielca, także jeżeli to serum Wam się sprawdzało, to koniecznie wpadnijcie zobaczyć, jak tutaj Ekobiesa jest uzupełniona o asortyment Pyeongchang Jewel i zobaczcie, czy te kosmetyki są przede wszystkim lekkie, mają cudowne składy, ponieważ Pyeongchang Jewel to jest jedna z klinik azjatyckich, które no, są renomowane właśnie w tym kraju i słynie z takich właśnie lekkich, delikatnych formuł, bardzo przyjemny skład i przede wszystkim na bieżąco nawilżający i pielęgnujący naszą skórę, także pod tym kątem każdy z tych kosmetyków jest nadany problem. Nawilżenie, przesuszenie właśnie, niedoskonałości, więc tutaj akurat ten olejek bardzo ładnie reguluje strefę T oraz likwiduje na przykład niedoskonałości, bardzo ładnie wycisza skórę i koi ją przede wszystkim dzięki olejkom, które są zawarte w tym produkcie, więc myślę, że na ten akurat kosmetyk, to jest taki święty graal troszkę przy cerach tłustych i mieszanych, warto się skusić. I kończąc z wyprzedaży minus 10%, oczywiście marka Unique została objęta promocją, więc tutaj skusiłam się na takie małe cudeńko, ale chciałam przetestować mniejszą wersję, bo planujemy taki jakiś mały wyjazd i stwierdziłam, że takie serum będzie fajne z propolisem, takie wyciszające właśnie po na przykład plaży, wiatr, wiecie, jakieś takie różne pogody, zmiana temperatur, a to jest, słuchajcie, propolis, który bardzo ładnie działa, kojąco, regenerująco na naszą skórę, więc myślę, że na takie pogody będzie super, no i dlatego skusiłam się z Waszego polecenia, bo to głównie z Waszego polecenia. Ten kosmetyk pojawił się w mojej pielęgnacji, serum z propolisem. Jeżeli mi się spodoba, to oczywiście na zimę sobie sprawię większe opakowanie. Ja myślę, że ta seria jest naprawdę bardzo fajna, bo to serum ma taką przyjemną, żelową konsystencję, więc ono może stanowić również taki element jak esencja, jednocześnie serum, kosmetyk zaraz po toniku, kiedy skóra jest właśnie taka bardzo mokra, nawilżona, będzie bardzo ładnie wchłaniać ten kosmetyk. No i tak jak mówię, najczęściej właśnie pojawia się w Waszych poleceniach to serum z propolisem, więc oczywiście idę za Waszymi poleceniami i to serum będę sobie testować właśnie w okresie wakacji. Ten azjatycki tydzień po prostu będzie szalony, będziecie miały w czym wybierać, z uwagi na to, że wiele marek zostało objętych rabatami, m.in. marka Benton, tutaj macie minus 15% i muszę Wam pokazać kosmetyk, który mnie ostatnio poratował. Pokazywałam Wam po słońcu, miałam takie drobne krostki, zaczerwienienia w okolicy czoła i faktycznie po posmarowaniu tym kosmetykiem po prostu moje niedoskonałości z czoła zniknęły, co mnie bardzo cieszy. Takie punktowe kosmetyki ratują nas w różnych takich niekomfortowych sytuacjach, kiedy chcemy, żeby na drugi dzień albo po prostu zmniejszyły się te niedoskonałości i przede wszystkim zmniejszyło się zaczerwienienie, bo to się łączy również z powstawaniem jakichś tam stefanów, niedoskonałości. Po prostu zaczerwienione takie punkty na naszej twarzy. To bardzo niekomfortowo wygląda i często nie chce się przykryć podkładem, więc myślę, że taki kosmetyk warto mieć i to jest Goodbye Redness Centella Spot Cream. Bardzo fajnie działający krem punktowo na niedoskonałości, na różnego rodzaju zaczerwienienia, na krostki, takie drobne wysypy. Bardzo fajny kosmetyk, on ma taką gęstą konsystencję, jak widziałyście. Lekko różowy,
różową. Ja bardzo często zostawiam taką grubszą warstwę do wchłonięcia, się czasami po prostu wklepuję, no to tutaj kwestia tego, jak dużą na przykład mam niedoskonałość, ale muszę Wam powiedzieć, że bardzo działa podobnie do Pyeongchang Jewel, więc mogę Wam dać taką alternatywę albo coś kolejnego do przetestowania, więc marka Benton również wypuściła taki krem na punktowanie doskonałości, bardzo fajna sprawa, no i przede wszystkim ratująca w takich niekomfortowych sytuacjach. Natomiast marka Benton również ma cudowny żel aloesowy, ja go sobie bardzo cenię. W swojej pielęgnacji właśnie kończy mi się Everline i z myślą o tym, już dawno miałam w zapasie właśnie ten żel aloesowy marki Benton. On jest taki wyciszający, świetnie się słuchajcie nadaje do olejowania włosów, no i przede wszystkim jest go dużo, bo tutaj mamy aż 300 ml. Konsystencja tego kosmetyku jest typowa jak na żel aloesowy, bardzo przyjemna, no przede wszystkim taki... bardzo delikatny zapach, wręcz bezzapachowy. Jeżeli sobie cenicie takie właśnie kosmetyki bez zapachu, pozbawione takich właśnie perfumeryjnych nut przewodnich, no to zdecydowanie i on, słuchajcie, bardzo szybko się wchłania, jest bardzo leciutki. Absolutnie nie ma w sobie żadnej chemii, to jest czysty skład. No i przede wszystkim jest świetny jako baza pod olejowanie włosów. Również pielęgnację twarzy możecie go wprowadzić. Opowiadałam Wam ostatnio szczegółowo, jak można stosować żel aloesowy w ulubieńcach, także w podpowiedziach też się pojawi pewnie ten filmik. Nakładacie zaraz po tonizacji żel aloesowy, nakładacie jakąś esencję, a później zamykacie to olejkiem w postaci na przykład olejkowego serum i dzięki temu naprawdę Wasza pielęgnacja jest kompleksowa, silnie nawilżająca, więc również stanowi super bazę pod oleje na przykład do pielęgnacji włosów, jak i ciała pod na przykład takie ciężkie masła, więc tak kosmetyk muszę Wam powiedzieć, że obowiązkowo powinien się pojawić w pielęgnacji, jeżeli zależy Wam po prostu na nawilżeniu skóry. Marka Benton oczywiście słynie również, przynajmniej na moim kanale, ale myślę, że wiele z Was już polecało ten filtr dalej. Papaya D Sun Cream i to jest, słuchajcie, filtr przeciwsłoneczny SPF 38. Moim zdaniem taka optymalna ochrona. SPF 30 do 50 naprawdę tutaj stanowi bardzo fajną barierę przeciwstarzeniową, ochronną przed słońcem. Ma bardzo przyjemną konsystencję, bardzo ładny też zapach, taki naprawdę przyjemny, praktycznie niewyczuwalny. Jest to kosmetyk, który przy takich trzech cienkich warstwach naprawdę zapewnia Wam komfort i odpowiednią ochronę przeciwsłoneczną. Jednocześnie świetnie trzyma makijaż. To jest kosmetyk, który wręcz sztosowo trzyma makijaż. Bardzo, bardzo mi się spodoba, bo on tak ładnie zastyga na skórze i bardzo ładnie trzyma makijaż, także przy cerze tłustej, mieszanej będzie hitem Waszej pielęgnacji. Mamy również SPF 50, więc jeżeli Wam zależy na jeszcze wyższej ochronie, również marka Benton ma taki SPF, więc myślę, że Waszej pielęgnacji również bardzo fajnie się sprawdzi. No i działa przeciwstarzeniowo, bo blokuje promieniowanie, które działa drastycznie dla naszej skóry, wręcz bym powiedziała, że destrukcyjnie, więc warto filtry mieć, więc dzisiaj macie aż 3 filtry przeciwsłoneczne, także mam nadzieję, że w któryś się zobaczy. Dajemy z 20% rabatem, więc oczywiście otwiera ten rabat marka Mitomo, moje ukochane maseczki. I to jest, słuchajcie, naprawdę święty graal wśród maseczek w płachcie, także zdecydowanie dziewczyny trzeba zrobić zapas. Ja bardzo lubię z koenzymem Q10, jedna z moich ulubionych, natomiast tutaj również mamy z kwiatem wiśni, mleczkiem pszczelim, pojawia się również z kwiatem wiśni japońskim oraz złotem. Mamy również z kolagenem, z ekstraktem z aloesu i kwiatem wiśni japońskiej, czyli bardzo takie, widzicie, wyciszające, kojące są te maski. Z wyciągiem z zielonej herbaty matcha i kwiatem kamei. Z kwasem hialuronowym, który działa właśnie liftingująco, wygładza intensywnie, nawilża skórę, także takie maseczki zrobią efekt wow natychmiast na Waszej skórze, także przed ważnym wyjściem, imprezą, spotkaniem albo po prostu na bieżąco, jak chcecie uzupełniać nawilżenie w skórze, to marka Mitomo Wam tym pomoże obowiązkowo. Dziewczyny, to są świetne maski i ja ręczę, że zobaczycie efekt wow po tych kosmetykach. Ja dawno nie spotkałam się właśnie z takim efektem po maseczkach, także bardzo, bardzo Wam polecam. Mitomo naprawdę przoduje, jeżeli chodzi o takie bardzo skuteczne maski w płachcie, a jednocześnie fajnej cenie, bo one kosztują około 12-10 zł na promocji, także myślę, że kilka sztuk można wrzucić do swojego zamówienia, albo sobie chociaż je tam przetestować. Dziewczyny, jeżeli pojawi się Wasze zamówienie, będę bardzo szczęśliwa, bo one są naprawdę rewelacyjne. Marka Holikaholikan. Bardzo Was interesowała ostatnio ta marka z uwagi na film, który Wam pokazywałam Wam na Instagramie. To jest filtr przeciwsłoneczny w sprayu. Takich kosmetyków, słuchajcie, jest bardzo mało na rynku. I one faktycznie, słuchajcie, są takim towarem troszkę deficytowym. Szukamy dobrych składów, szukamy przede wszystkim takiego fajnego rozwiązania, jeżeli jesteśmy na plaży, chcemy na bieżąco przede wszystkim reaplikować ten kosmetyk, więc takie kosmetyki w sprayu nam na pewno pomogą i one mogą być wrzucone do torebki i na bieżąco być właśnie aplikowane na skórę w każdym momencie, kiedy potrzebujecie. I zobaczcie, to jest, słuchajcie, kosmetyk, który absolutnie nie bieli, co mnie bardzo cieszy, i po prostu reaplikujemy, słuchajcie, filtr
na nasz makijaż i słuchajcie, nic się nie dzieje, także bardzo fajna ochrona przeciwsłoneczna, bardzo ładnie pachnie. I oczywiście ja Wam również polecam wersję w żelu oraz w sztyfcie. Ja w zeszłym roku przetestowałam wersję w sztyfcie, rewelacyjnie mi się sprawdzała, przede wszystkim sprawiała, że taka właśnie taką delikatną warstwę ochronną ten filtr zapewniał na skórze. No i żel, słuchajcie, do twarzy, bardzo mi polecały się ostatnio, bardzo przesyłało się mi dużo zdjęć tego filtru, że macie w swojej pielęgnacji, no to myślę, że ten spray również powinien się pojawić, bo to jest bardzo fajne, użytkowe przede wszystkim, no i szybkie, możecie tak naprawdę wszędzie go zabrać, nie musicie zajmować makijażu, tylko po prostu pryskacie i macie zapewnioną ochronę przeciwsłoneczną. Bardzo lubię żel ALS-owy, więc tym bardziej zainteresował mnie z Holiki żel arbuzowy. Jak wiecie, ostatnio mam obsesję na punkcie arbuza, więc również żel arbuzowy w swojej pielęgnacji będę stosować. To jest bardzo silnie nawilżający kosmetyk, więc super pod masła, olejki. Więc słuchajcie, też sprawdzę, czy nadaje się na przykład do olejowania włosów oraz fajnie się sprawdza w pielęgnacji twarzy. Melon naprawdę silnie odżywia, jest bogaty w witaminę C, jest to kosmetyk naprawdę silnie nawilżający, więc myślę, że podobnie się sprawdzi jak żel aloesowy, ale dajcie mi koniecznie znać. Wiem, że tutaj naprawdę mam specjalistki pod kątem nawilżania, olejowania włosów, także dajcie znać koniecznie, czy olejek żel arbuzowy się sprawdzi w tym celu. No myślę, że podobnie działa, więc tutaj kwestia nawilżenia będzie absolutnie na podobnym poziomie. Kosmetyk bardzo delikatnie pachnie. Nie pachnie on, słuchajcie, stricte arbuzem, na czym się trochę zawiodłam, ale bardzo ładnie nawilża, także tutaj naprawdę duży plus za to, jak kosmetyk nawilże i też jest świetną bazą, słuchajcie, pod takie tłustsze balsamy, takie masła do ciała, bo one się naprawdę szybko wchłaniają, także również żel aloesowy możecie zastosować w przypadku takich po prostu cięższych kosmetyków, silnie nawilżających, natłuszczających wręcz nasze ciało. Także Holika Holika, no tutaj zdecydowanie przoduje i marka Holika Holika wypuściła nową serię, słuchajcie, fantastycznych kosmetyków, to są wręcz takie luksusowe kosmetyki, które moim zdaniem wręcz no, zrobią Wam efekt wow na skórze, bo ja już sobie zaczęłam stosować esencję. Skończył mi się mój eliksir z Bielendy, w związku z tym stwierdziłam, że musimy po prostu jakąś znaleźć perełkę na jego zastępstwo. No i marka Mechnikovs to jest taka seria, nie marka, to jest seria właśnie wypuszczona przez Holikę Holikę. I tutaj mamy, słuchajcie, nawilżającą emulsję do twarzy. Słuchajcie, to jest naprawdę fantastyczny kosmetyk, bo to jest taka konsystencja kremu, więc to również mam, może Wam zastąpić krem przy serze tłustej i mieszanej na przykład, więc ja Wam pokażę konsystencję tego kosmetyku. Jest wręcz welurowa, więc absolutny hit w mojej pielęgnacji. Muszę Wam powiedzieć, że na początku, zanim jeszcze zaczęłam ją testować, testowałam ją sobie na dłoni, na jednej dłoni i muszę Wam powiedzieć, że była ogromna różnica. Także to jest, słuchajcie, kosmetyk, który ma tak dziko przyjemną konsystencję, że będziecie po prostu zachwycone. Tutaj mamy probiotyki wykorzystane w tym kosmetyku. Co tam jeszcze? Chroni przede wszystkim naszą skórę, tworzy barierę ochronną przeciw przesuszeniom. Słuchajcie, mamy też krem do skóry twarzy. W ogóle piękne opakowanie i naprawdę cudowne formuły, bo probiotyki, słuchajcie, wykorzystywane w kosmetykach naprawdę działają zniewalające na naszą skórę. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Koreańskie kosmetyki są słynne z takich różnych dodatków, więc tutaj mamy podstawkę bardzo elegancką. To jest, słuchajcie, świetny patent na prezent. Mamy szpatułkę i mamy zakrywkę dla tego kosmetyku. I zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No czyż to nie jest obłędne opakowanie? Dziewczyny, z tym się naprawdę można rozpieścić, można komuś sprawić prezent, sobie na przykład. Ta marka, słuchajcie, ta jakby seria, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę na tle tych wszystkich kosmetyków z Holiki bardzo się wyróżnia. I tutaj, słuchajcie, mamy jeszcze, ja Wam pewnie pokażę w kolejnych filmikach tą markę tak na żywo. Tutaj mamy rozświetlającą taką emulsję do twarz, zwiększającą jedność i elastyczność, działającą liftingująco, cera staje się gładka, świetlista, wyrównany koloryt, więc tutaj mamy takie serum, emulsje, esencje, więc możemy sobie uzupełniać. To jest kosmetyk o takiej bardziej kremowej konsystencji, a tutaj, słuchajcie, mamy taką bardziej formę żelu, bardzo szybko się wchłaniającą, ale słuchajcie, pozostawiającą efekt weluru dosłownie na skórze. Bardzo, bardzo przyjemne. No, tak po prostu się wchłania. Jest bardzo przyjemna. Praktycznie to są kosmetyki bezzapachowe, mają bardzo delikatną taką
powłoczkę zapachu, bym powiedziała. Cudowne, słuchajcie, dziewczyny, kosmetyki, więc ja już sobie wprowadziłam ten kosmetyk jako uzupełnienie mojego eliksiru i powiem Wam, że działa świetnie, absolutnie nie wysypuje. Cudowny skład, ma nawet te probiotyki, bardzo mnie zachęciły do testowania, więc jeżeli chodzi o markę Holika Holika, no to tutaj 20% rabatu, więc myślę, że naprawdę warto się skusić. Marka Frudia, no to tutaj standardowo polecam Wam maseczkę winogronową, są świetne na przykład żel do mycia twarzy, ja właśnie skończyłam wersję brzoskwiniową. Totalnie się uzależniałam od tej pianki, to jest taki żel trochę do mycia twarzy. Cudowna, łagodna, delikatna, pięknie pachnie, a ta maska jest po prostu kultowa. Wręcz bym ją porównała do tych z Mitomo. Silnie nawilża, pozostawia efekt bardzo, bardzo nawilżonej skóry, takiej zregenerowanej, cudownie pachnie. Uwielbiam tą maskę i jak wiecie, ona się bardzo często pojawia w moich ulubieńcach. Jeżeli chodzi o markę It Skin, to również ona została objęta minus 20%, więc standardowo sobie uzupełniałam po prostu o serum. Ja uwielbiam i wodne sera, są świetne teraz na lato. Ja takich kosmetyków po prostu używam hurtowo, one mi bardzo szybko schodzą, bo często pojawiają się w mojej pielęgnacji wieczornej, jak i porannej. Tutaj mamy również propolis. Ja bardzo, słuchajcie, lubię propolis w swojej pielęgnacji. On działa przede wszystkim regenerująco. To są bardzo żelowe konsystencje, silnie nawilżające, nawadniające, więc również mamy serię z witaminą C. Mamy przeciwzmarszczkową z peptydami. Ja już chyba wszystkie przetestowałam, więc ta propolisowa idzie jako kolejna. Myślę, że naprawdę bardzo, bardzo warto teraz łapać na takich dużych promocjach. Pięknie pachnie to serum, bardzo przyjemnie, powiem Wam szczerze, więc naprawdę takie duża dawka nawodnienia silnie regeneruje skórę i przede wszystkim ją na bieżąco nawilża. Pytałyście mnie o taki lekki krem pod oczy, więc seria VC to jest seria z witaminą C, również Wam się powinna sprawdzić, naprawdę świetnie działa, przede wszystkim przeciwstarzeniowo, rozświetlająco i ten kosmetyk już praktycznie, nie wiem, dękuje, już niedługo myślę, że około miesiąca. Tutaj mamy aż 30 ml, bardzo ładnie rozświetla, jest lekki, więc ja najpierw nakładam sobie serum kofeinowe z Basic Lab, a później rozświetlające jeszcze dodatkowo nakładam ten żel. Bo to jest tak naprawdę żel bardzo lekki, więc świetny do porannej pielęgnacji pod makijaż. No i oczywiście seria VB, czyli taka zielona, przeznaczona do skóry tłustej, trądzikowej, mieszanej, bo naprawdę po prostu mam wrażenie, że reguluje pracę sebum, jest bardzo taki delikatny pod makijaż. Często nakładacie również te produkty na noc, więc przy cerze tłustej, czy też bardzo mieszanej, mocno przetłuszczającej się, będzie takim fajnym, lekkim kosmetykiem, nieobciążającym naszej skóry podczas wieczornej pielęgnacji, więc super. Także marka It Skin również minus 20%. Holika Holika, Klairs, Frudia, Mitomo, It Skin i Skin 79, czyli nasze kultowe kremy BB. To jest też bardzo fajna wersja podróżna, więc również możecie sobie zabrać taki krem BB w miniaturowej wersji. Jeżeli macie większą tą tubę, to możecie po prostu sobie kupić mniejsze na wyjazd, nie targać takiej ilości kosmetyków, albo po prostu sobie przetestować. To jest świetny pomysł, ponieważ tutaj macie, słuchajcie, chyba 10 ml, albo 7 z tego co pamiętam. 7 gram. Także moim zdaniem odpowiednia ilość, żeby sobie przetestować kosmetyk albo po prostu potestować sobie nowości. Więc tutaj mamy ten rozświetlający o dużym kryciu, bo słuchajcie, ten pomarańczowy ma bardzo duże krycie. Ja bym powiedziała, że chyba jeden z najfajniejszych i ma taki przyjemny beżowy kolor, więc to Wam też się powinno spodobać. Zobaczcie. Cudowne krycie. Cudowne krycie ma ten krem BB. Więc na przykład przy kropelkach brązujących też sobie potestuję. I mamy również tą wersję VIP Gold. To jest, słuchajcie, to jest Super Plus Babyish Balm. Wszystko, słuchajcie, przeciwstarzeniowe, jak każdy krem BB. No tu już mamy jaśniejsze, ale też ma fajne krycie. Też ma taki przyjemny beżowy, lekko silny kolor, ale on się na pewno dopasuje. Więc jeżeli chodzi o Skin 79, to również macie też do kompletu maseczki. Tutaj mamy maseczki z miodem. No i Mechnikow, jeszcze Holika Holika, więc to są... ja uwielbiam maseczki w płaście, więc dziewczyny... To jest mój zapas na kolejne miesiące i myślę, że maseczki w płachcie regularnie powinny się pojawiać w naszej pielęgnacji, więc je bardzo Wam polecam. One świetnie nawilżają, regenerują skórę, każda jest, słuchajcie, na inny problem, działają przeciwzmarszczkowo, napinająco, więc każda z Was znajdzie coś dla siebie, no i to też jest super właśnie na przykład na wyjazdowe kosmetyczne. Przejdę do rabatu minus 25% i to będzie marka Misha. Pokażę Wam jeszcze uzupełnienie marki It Skin. To jest jedna z moich ulubionych marek, jeżeli chodzi o właśnie wodne sera, takie lekkie konsystencje. Oni mają naprawdę fantastyczne formuły.
Natomiast bardzo, bardzo się dobrze sprawdziło w mojej pielęgnacji masełko do makijażu, cytrynowe. Wiem, że na nie często polujecie, więc również Wam o nim przypominam. Jest uzupełnione na ekobiecej, także możecie skorzystać z rabatu minus 20% i po prostu przetestować sobie to masełko. Ono działa przede wszystkim świetnie, jeżeli chodzi o demakijaż w trzech krokach, czyli zaczynając od płynu micelarnego, który ściąga wierzchnią warstwę makijażu, uzupełniacie sobie i ściągacie te resztki makijażu właśnie takim masełkiem i na końcu każde masełko, każdy olejek usuwamy za pomocą żelu do twarzy, więc również marka It Skin ma bardzo fajne żele, na przykład właśnie z serii VB, które działają regulująco na nasze sebum, więc możecie sobie naprawdę świetnie uzupełnić na tej promocji Waszą pielęgnację, albo po prostu przetestować kosmetyki, które już dawno miały się na liście. A wiem, że bardzo często polejecie na to masełko i jest wyprzedane, więc e-kobieta naprawdę solidnie uzupełnia asortyment marki It Skin i to masełko jest w dużej ilości, więc mam nadzieję, że skorzystacie, ale słuchajcie, jest naprawdę cudne, pięknie rozświetla, pięknie pielęguje i mam wrażenie, że w kontakcie z wodą tworzy taką bardzo przyjemną emulsję, którą szybko spłukujecie, nie tworzy takiej tłustej warstwy na Waszej skórze i pięknie skórę odświeża, więc myślę, że takie masełka warto mieć w swojej pielęgnacji, bo one jednocześnie pielęgnują i pięknie usuwają makijaż, a na tym nam zależy, żeby później nasza obecna pielęgnacja świetnie działała. To Wam pokażę Miszę, która została objęta minus 25%. Ja za dużo akurat w moim obecnym asortymencie kosmetyków, a muszę Wam powiedzieć, że tego jest naprawdę dzisiaj bardzo dużo i jak widzicie, ja na bieżąco uzupełniam sobie pielęgnację azjatyckimi kosmetykami, to w makijażu pojawia się obowiązkowo Misza M-Perfect Cover. To jest pierwszy krem BB, po który sięgnęłam w takiej mojej przygodzie już trwającej kilka lat dosłownie azjatyckiej, więc krem BB obowiązkowo chciałam Wam pokazać, bo to jest kosmetyk pięknie się dopasowujący do skóry i przede wszystkim ma bardzo dużo wariantów kolorystycznych, więc ja mam najciemniejszy, 27 i to jest, słuchajcie, cudowny krem na lato, w ciągu roku, on się pięknie dopasowuje do skóry, no i przede wszystkim ma cudowny koloryt, więc mnie się bardzo podoba Misza. Moja przyjaciółka jest absolutnie zakochana w tym kosmetyku, ona na bieżąco sobie uzupełnia właśnie krem BB marki Misza, ponieważ on ma odpowiednie krycie. Wklepujecie i naprawdę pięknie wygląda aplikowany dłońmi, gąbeczką. Najmniej mi się podoba aplikowany pędzelkiem, ponieważ pędzelek troszkę zjada ten blask, więc nałóżcie go dłońmi albo ewentualnie gąbeczką i naprawdę będziecie miały cudownie rozświetloną skórę. Jednocześnie to jest efekt zdrowej skóry i bardzo długo Misza się trzyma na skórze. Także obok Purito to jest jeden z moich ulubionych kremów BB, które Wam absolutnie polecam. No i ta pompka jest bardzo komfortowa w użytkowaniu i tak jak mówię, bardzo bogata gama kolorystyczna, więc każda z Was znajdzie coś dla siebie. Ja Wam polecam na lato, jak już jesteście bardzo opalone, kolor 27, ale tak na co dzień, jeżeli macie właśnie między 150 BAF a 180 marki Revlon w formacie Color Stay, to tutaj zdecydowanie 23 będzie takim optymalnym kolorem przez cały rok. Ja, słuchajcie, wcześniej używałam właśnie takiej opcji kolorystycznej, a teraz z uwagi na to, że używam samopalaczy, kolor 27 jest dla mnie idealny. Dziewczyny, mam nadzieję, że na tej promocji zaszalejecie i przede wszystkim skorzystacie z moich porad, ponieważ tutaj naprawdę są sprawdzone przeze mnie kosmetyki, solidnie testowane na bieżąco i bardzo często je widzicie na moim kanale, więc tutaj nie ma tak naprawdę pierwszego wrażenia. Oprócz nowej serii marki Holika Holika, którą dopiero wprowadziłam do swojej pielęgnacji, ale moim zdaniem jest to bardzo luksusowa wersja pielęgnacji, więc już chciałam Wam ją teraz pokazać, żebyście wiedziały, że Holika Holika zaszalała właśnie z takimi produktami. Probiotyki na bieżąco w skórze, myślę, że fajnie, że są uzupełniane i takie kosmetyki pojawiają się w naszej pielęgnacji, także przemiennie, ceramidy, probiotyki, witamina C, peptydy, to są moje ulubione składniki. No i jak widzicie, faktycznie moja skóra jest w dobrej kondycji, więc te kosmetyki po prostu działają, także uzupełniamy sobie na bieżąco azjatyckimi kosmetykami naszą pielęgnację, polskimi markami i tak naprawdę oglądając mój kanał macie bardzo kompleksową pielęgnację, więc mam nadzieję, że zarówno dzisiaj, jak i jutro na live Wam pomożemy z Agatą dobrać odpowiednie kosmetyki do Waszej cery. Pokażemy Wam ponownie nasze perełki, więc koniecznie bądźcie na live jutro o 14:00. Dziewczyny, zapowiadam go już drugi raz, ponieważ bardzo bym chciała, żebyście były. A wiem, że kochacie wręcz ekobiecą. Tutaj naprawdę macie szereg fantastycznych kosmetyków. Jak widzicie, w rewelacyjnych cenach, więc ekobieca szaleje i daje nam mnóstwo rabatów. Więc dzisiaj szalejemy z tygodniem azjatyckim aż do niedzieli, więc mam nadzieję, że coś wybierzecie. Także ja się z Wami żegnam. Dajcie koniecznie coś w komentarzach, jakie Wy perełki wyhaczyłyście w tym filmiku i jakie Wy mi polecacie jeszcze perełki, bo na pewno będę sobie na bieżąco wszystko uzupełniać. Jak wiecie, u mnie pielęgnacja jest bardzo bogata, ale też bardzo lekka, więc ja lubię takie kosmetyki, pielęgnację wieloetapową. Jeżeli jeszcze nie zaznajomiliście się z pielęgnacją wieloetapową, to koniecznie o niej poczytajcie, ponieważ to jest właśnie sekret do pięknej, nawilżonej skóry, wprowadzaniu coraz właśnie bogatszych konsystencji, zamykanie naszej pielęgnacji kremem, a w przypadku porannej pielęgnacji filtrem przeciwsłonecznym i tak naprawdę kompleksowo Wasza skóra jest chroniona, nawilżana, odżywiana
przede wszystkim wtłaczacie w nią prewencję przeciwzmarszczkową. Także ja się z Wami żegnam, ściskam Was cieplutko i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, cześć!